Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym taki zbiorczy filmik z pełną pielęgnacją kosmetyków. Kosmetyki, które od samego początku 2024 i w 2023 były przeze mnie bardzo polecane, ponieważ mega mi się one sprawdzały, działały, robiły robotę. Także jak najbardziej dzisiaj chcę tutaj na temat tych kosmetyków z Wami porozmawiać. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę, ja już tutaj kawusię mam, ponieważ ten filmik będzie długi. No to dobra, jedziemy z tematem. No tych kosmetyków ja tutaj powybierałem naprawdę bardzo dużo. Także zaczynamy od każdego produktu. Lecimy. Pierwszy produkt jest to mgiełka do twarzy Ziaja Med, kuracja skóra naczynkowa. Ja skóry naczynkowej nie mam, ale powiem Wam szczerze, że ona jest super, jeżeli chodzi o odświeżenie skóry, o takie rozświetlenie, rozpromienienie, o taką rewitalizację, ale na przykład moją skórę troszeczkę ona podrażniała, jak byłem bezpośrednio po kwasach. W dzień, kiedy robiłem kwasy, na przykład zmyłem kwasy i nałożyłem tą mgiełkę, troszeczkę mnie podrażniała. Ale w inne dni, kiedy nie było tych kwasów w pielęgnacji, cudownie się sprawdzała. Cudownie. Już nie było żadnego podrażnienia, już się nic złego nie działo, tutaj się nie było żadnych problemów. Moja koleżanka ze skórą nadreaktywną, z aktywnym trądzikiem różowa, tym i z bardzo mocnym rumieniem, kocha tą mgiełkę jedną wielką miłością. Mówi, że kiedy, no bo wiadomo, ta skóra no, jest nieprzewidywalna i w każdej chwili tak naprawdę może się pojawić ostry rumień, bądź bardzo mocne rozognienie skóry. Ona mówi, że kiedy czuje, że zaczyna się coś dziać, ona rozpyla tą mgiełkę i po prostu w chwilę, w sekund 5 ma święty spokój, rumień gaśnie, wszystko to, co było zaostrzone, się łagodzi. Także ta mgiełka jest dostępna w aptekach, także jak najbardziej tam do 14 zł. Skład ma wzorowy. Następny produkt z tej serii Ziaja Med i teraz ja się tutaj zatrzymam, bo tutaj też troszeczkę będzie narzekania. Mimo tego, że ma dobry skład, cudownie działa. Cudownie działa. I teraz się zastanawiacie, o co mu chodzi, jaką będzie narzekał, skoro on tutaj mówi, że cudownie działa. Cudownie ona działa jako pierwszy etap oczyszczenia twarzy. To jest Ziaja Med, kuracja naczynkowa. Ja też nie mam skóry naczynkowej, ale skład jest na tyle dobry, że dla skóry suchej, normalnej, bezproblemowej również te produkty będą ok. Emulsja do mycia twarzy łagodząca zaczerwienienia. To jest prawda. Łagodzi zaczerwienienia po kwasach. Świetnie łagodzi skórę, ale ona jej nie domywa. Ona jej nie domywa. Ja umyłem tą emulsją kiedyś tak normalnie, zwykle sobie dwa razy twarz. No i po prostu przyszedłem do mojego studia zrobić pielęgnację. I już dla mnie było dziwne, kiedy rozpylałem tonik i czułem, że on się w ogóle nie chce wchłonąć. Że on siedzi, po prostu no twarz jak była mokra, tak jest mokra. Mówię, co jest? Po prostu skóra dostała takiej dawki emoliencyjnej po tej emulsji, że ona już niczego nie wchłaniała. Niczego. I ten produkt jest dobry do pierwszego etapu oczyszczenia. Do pierwszego etapu. Jako demakijaż jak najbardziej tak. Ale do globalnego oczyszczenia nie. Ale skład ma cudowny, bardzo delikatny. Można powiedzieć śmiało, że jest to taki syndet, który skutecznie, ale bezproblemowo zmyje Wam makijaż, filtry, ale nie podrażni skóry i nie będzie wzmagać rumienia. Również do 15 zł w aptece DOS. Także jak najbardziej. Brawo, Ziaja. Jedziemy dalej. No tego jest sporo, kochani. Także ja Wam rekomenduję zrobić kawusie, co? Ja tutaj jestem z moją kuzyneczką na zdjęciu z nadmorza z tamtego roku, z moją kochaną kuzyneczką. Pozdrawiam Cię, moja kochana Zuziu. I teraz jedziemy tutaj z następnymi kosmetykami. Ten produkt Wam pokażę. I to jest opakowanie moje numer... Nie chcę Was skłamać. Dlatego ono mi wystarcza na miesiąc i muszę przekalkulować. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest piąte. To jest piąte. Bielenda Chrono Age, masło do ciała nawilżające. Jak ono cudownie pachnie, jak ono fantastycznie odżywia skórę. Tutaj również mamy zastosowany ten innowacyjny kompleks Chrono Age, który właśnie oddziałuje na procesy starzenia się skóry. Konsystencja jest bogata, może nie wszystkim przypasuje, ale Wam dam mały trik.
Jeżeli lubicie w swojej pielęgnacji na ciało nakładać żel aloesowy, to póki ten żel aloesowy nie jest jeszcze całkowicie wchłonięty, szybko zamknijcie go tym, to się rozrzedzi jego konsystencja i stanie się lżejszy, bądź na lekko wilgotną skórę, leciutko osuszoną po prysznicu, też Wam się rozrzedzi konsystencja i produkt będzie lżejszy. Fajnie nawilża, długotrwale nawilża, przepięknie pachnie, regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia, odbudowuje barierę hydrolipidową. Cudo w Rossmanie do 30 zł. Wszystkie te masła do ciała serii Chrona Age od Bielendy mają wzorowe składy. Wszystkie. Nie ma tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń na mocy integralnej. Cudowne produkty, które są naprawdę warte każdej złotówki. Każdej. Następny produkt, nad którym ubolewam, ponieważ nie ma go już w Biedronce. Jest jedna wielka przykrość. Był to produkt z potencjałem, był to produkt rewelacyjny, był to produkt, który robił cuda, ale niestety go wycofali z Biedronki i wiecie na pewno już o czym mówię. Nuki Hemp, puder do mycia twarzy. Ja mam całe szczęście jeszcze jedno opakowanie, właśnie tutaj jest pełne. Całe jedno opakowanie. I powiem Wam, że już następnego nie będę miał, no bo już nie ma. Bardzo delikatny puder do mycia twarzy, go wsypujecie sobie troszeczkę, mieszacie z wodą i na mokrą skórę i się pieni, normalnie pięknie oczyszcza, delikatnie nie rozwala bariery hydrolipidowej. Fajnie, skóra jest taka odświeżona, rzeźka, promienna, zrewitalizowana po tym produkcie. Po prostu coś cudownego, coś rewelacyjnego. To jest hit nad hitem kosmetycznym, naprawdę za grosze, bo on kosztował 7 zł, 8 naprawdę, a no wiadomo, że to jest puder, proszek, więc tego się nie daje dużo, więc on starcza na wieki. Ja używając w międzyczasie dwóch innych żeli do mycia twarzy, to ten puder miałem na około 3 miesiące. Także naprawdę, brak zastrzeżeń, wzorowy skład, czyściutki skład, delikatne oczyszczenie, a zarazem skuteczne. Jeżeli Wam się uda go upolować w Biedronce, to się nie zastanawiajcie. Do każdego typu skóry ten hemp puder do twarzy rozświetlający będzie odpowiedni. Naprawdę zdecydowanie polecam. To jest petarda. Następny produkt kosmetyczny jest to Herbum Ozonowy Booster w piance do skóry głowy. Dostępny w Rossmanie do 30 zł. Jest to produkt, który wykazuje jednocześnie działanie usztywniające włosy, czyli można powiedzieć śmiało, że on je stylizuje i działa jak wcierka na skórę głowy. Świetnie przyspiesza wzrost nowych włosów, może hamować delikatne wypadanie włosów. Ja z tym nie mam problemu, więc niestety pod kątem wypadania włosów nie mogę się wypowiedzieć, ale jest super. Pięknie pachnie, nie tak jak ta różowa seria Pina Colada, ale to jest taki kwiatowy zapach, ale jako stylizator i taka wcierka dwa w jednym, no cudowny kosmetyk dostępny w Rossmanie, ze szczerego serca polecam go każdemu, bo naprawdę jest świetny, bardzo delikatny i robi swoje, on też przyspiesza właśnie ten wzrost nowych włosów, także jak najbardziej. Następny produkt, którego niestety już nie zużyję, ponieważ on już jest otwarty, ponad 6 miesięcy, więc on już stracił swoją stabilność. I ja zużyłem dwa opakowania tego produktu, otworzyłem trzecie i niestety ono sobie leżało. Ja o nim zapomniałem i ostatnio odkopowując kosmetyki właśnie znalazłem, że mam jeszcze ten produkt ze sobą, ale niestety on już na pewno stracił stabilność, także ja już go nie będę używać zdecydowanie. Jest to Bielenda Molecules Serum do twarzy SPF 50. I taki produkt już traktujecie jako krem z filtrem. Nie przy peptydach miedziowych, ponieważ machelator zdestabilizuje tripeptyd miedziowy. Nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Formuła taka średnia. Nie mogę powiedzieć, że jest hiperlekka, jest hiperciężka. Taka pomiędzy, skład wzorowy. Chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym. Jak najbardziej fajnie skóra jest rozświetlona, rozpromieniona, taka wygładzona, zblurowana, nawilżona i tutaj nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Ale dla skór tłustych i problematycznych może on być troszeczkę za ciężki. Dostępny w herbie. Także jak najbardziej. No ten produkt już muszę wyrzucić. Jestem do tego zmuszony niestety. Jedziemy dalej. Aromaterapia domowa. Powiem Wam szczerze. Używałem naprawdę wielu olejów eterycznych i to nie jest tak, że mam swoją markę kosmetyczną w Majeru i że teraz tylko Majeru. Ja jestem człowiekiem obiektywnym. Jeżeli mam coś pojechać i coś by mi się nie podobało, ja bym to powiedział bezpośrednio. Jeżeli się coś mi podoba, to dlaczego mam nie powiedzieć tego, że mi się to podoba? Kocham olejki eteryczne Majeru.
do kominków. Kocham wszystkie zapachy, kocham. Długo się utrzymują, faktycznie wykazują takie właściwości relaksacyjne. Na przykład wam coś powiem. Łapała mnie grypa. Teraz tak w cudzysłowie. I kupowałem innej firmy. Nie będę tutaj mówił innej tej firmy, bo tam nie ma to sensu. Olejek z drzewa herbacianego, tak? Który jest pomocny w infekcjach, który właśnie oczyszcza powietrze z tych wirusów i tak dalej, i tak dalej. Nie działał. Nie czułem się lepiej. Nic. Tylko pachniało w domu. Kiedy zacząłem właśnie do kominka dawać olejek, na przykład z drzewa herbacianego Majoru, działanie było zgodne z tym, co naukowo jest udowodnione w przypadku danego oleju eterycznego. W przypadku lawendowego łatwiejsze zasypianie było, w przypadku drzewa herbacianego naprawdę wszystkie infekcje, one nie zdążyły się tak naprawdę rozwinąć, bo one były w zarodku zawijane. Olejek pomarańczowo-cynamonowy przepięknie otulał dom jesienią. Takim pięknym zapachem ja mieszałem cynamon i pomarańcze, albo cynamon i mandarynkę, albo lawendę mieszałem z bergamotką. No to też coś cudownego, rewelacyjnego. Także ja mówię to otwarcie. Najlepsze olejki eteryczne na rynku Majeru. Majeru. One są pozyskiwane naprawdę bardzo daleka. Są tam oleje bardzo wysokiej jakości i ja na temat tych olejów wiem wszystko. Wiem wszystko. Dlatego wiedząc tą specyfikację, czytając tą specyfikację pozyskiwania tych olejków eterycznych, mogę powiedzieć śmiało, też zgodnie z działaniem, że są to najlepsze olejki eteryczne ever, jakie są na rynku kosmetycznym. Także polecam wam. Tylko kwestia doboru zapachu, tak? Który wam odpowiada, no to sobie musicie już wybrać. Ale każdy jest ok. Następny produkt z MediHeal. Jest to dla mnie, bo ogólnie MediHeal ma tylko w swoim portfolio trzy dobre składowo maseczki do twarzy. Tych dwóch teraz nie pamiętam na chwilę obecną, ale na pewno nie jest to nawilżająca. Ale jedną mam w zapasie i ona ma właśnie wzorowy skład i chcę wam ją polecić. Jest to IP Collagen Mask. Jest to maseczka w płachcie bawełniana, odmładzająca do cery dojrzałej, pozbawionej jędrności, suchej i odwodnionej. Świetnie nawilża, świetnie rozświetla, wspomaga odbudowę bariery lipidowej, ale długoterminowo przeciwzmarszczkowo nie działa. Ona jest bardziej taką maską bankietową, która da efekt wow na te kilkanaście godzin gdzieś na imprezie, na weselu, gdziekolwiek jesteście. Ale efekt wow robi. Efekt żelazka, wyprasowania, glass skin, skóra jest odżywiona, nawilżona, w komforcie, jak najbardziej tak. Do 15 zł w Rossmanie. Świetna maska, także jak najbardziej mogę polecić. Następny produkt jest to produkt z Lidla. Jest to CN50 plus HA plus Technology, krem peptydowy. Zamiennik tego ścierwa Estée Lauder, który jest testowany na zwierzętach i ma kancerogenny, szkodliwy skład. Ten krem kosztuje do 15 zł w Lidlu i nie można go łączyć z tripeptydem miedziowym, ale z innymi peptydami już jak najbardziej można go łączyć. Świetnie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, regenerująco, rozświetlająco, rozpromieniająco. Skóry tłuste, problematyczne, trądzikowe, ostrożnie z tym kremem, jeśli wam się on sprawdza, super. I pamiętajcie, że krem nie wie, ile wy macie lat. Krem nie wie, ile macie lat. Także te wszystkie widełki wiekowe na kremach, jest to jedna wielka bzdura i chwyt marketingowy. Krem świetnie nawilża, rozpromienia, działa antyoksydacyjnie, wymiata wolne rodniki, nawilża, regeneruje. Działa globalnie przeciwzmarszczkowo, hit w Lidlu. Resztę kremów w tej serii sprawdzę, jak będę w Lidlu, czy mam dobre składy. Następny produkt, który jest takim masełkiem hydrofilowym, jest to Bandy Anti-Irritate. I teraz wam powiem dziwną zagwozdkę, mówiłem to w osobnym filmie, ale jedno na przykład takie całe opakowanie mi się sprawdzi cudownie. Kupię drugie i już mam mgłę przed oczami. Bandy nie zmieniło składu tego masełka, bo skład jest identyczny przez cały czas. Ale ja nie wiem, co tutaj się odpierdziela. Jedno opakowanie cudowne, drugie... taki mech. I to akurat, co trzymam w ręku, to jest to, ten mech. I otworzyłem celowo drugie, bo miałem jeszcze drugie w zapasie i tamto już znowu jest okej, nie? Więc dla mnie to jest kompletna czarna magia. Bandy w swoim asortymencie ma tylko 9 produktów z dobrym składem. Reszta produktów nadaje się do bezwzględnej utylizacji. Z dobrym składem Bandy ma
Krem z filtrem SPF 30 probiotyczny, ten nowy, który jest teraz w Hebe takim biało-niebieskim opakowaniu. Żel Anki Dark spod do mycia twarzy, peeling z kwasem laktobionowym na naczynka, ampułkę na naczynka z witaminą PP i K. Czekajcie, retinol, ale ten olejowy 0,4%, jak najbardziej mgiełka do twarzy Bandi Anti-Irritate, masełko do demakijażu Bandi Anti-Irritate i na tyle się kończy. To są, aha, no i seria Eco-Friendly Bandi, ta naturalna, tylko tam chyba w jednym produkcie z tamtej serii jest alkohol denat, nie? Ale to tak bardzo łatwo jest to wyłapać. Reszta? Do kosza. Do kosza, ona się do niczego nie nadaje. To masełko jest fajne, ale no naprawdę ta sprawa z tymi opakowaniami, że no zupełnie jakbym inny produkt dostawał, to jest takie... Polecam je. I takie polecam, bo warto by próbować. Jedziemy dalej kolejnymi dwoma produktami, tylko ja już sobie pozwolę się kawałki napić. Dobra. I mamy tutaj tak, Nakomi kokosową serię. Kokonat. Na temat toniku był osobny shorts. Fenomenalny tonik nawilżający. Nawadnia, rozświetla, rozpromienia, rewitalizuje skórę. I on tak właśnie wygląda. Magia kokosa. Magia kokosa. Świetnie nawadnia. On się zaraz wchłonie, ten błysk zniknie. Fajnie nawilża, długoterminowo nawilża. Można go łączyć z tripeptydami miedziowymi. Fajnie regeneruje skórę, do każdego typu skóry, nie pozapycha Was, bo tutaj nie mamy oleju kokosowego, tylko wodę kokosową. Woda kokosowa nie jest komedogenna ani aknegenna, olej kokosowy jedynie może zapychać. Mleczko kokosowe również nie zapycha. Ani ekstrakt z kokosa, ani woda kokosowa nie zapychają, tylko olej kokosowy może. Do Hebe do 30 zł, świetnie rajsko nawilżający tonik, który mogę polecić zdecydowanie. I teraz tak, żel. Jestem w połowie opakowania z tej samej serii Nakomi Coconut. Bardzo delikatny. Powiem Wam tak. Kokosowo pachnie cudownie. Ale dla mnie jest to zbyt delikatny żel. On dla mnie bardzo słabo się pieni. Ja lubię pieniące się kosmetyki. Oczyszczać oczyszcza, ale czasem muszę go użyć dwa razy. Ponieważ czuję takie dziwne efekty nie do mycia twarzy. A po drugim myciu już jest wszystko ok. Nie wysusza, nie rozwala bariery lipidowej, wzorowy skład, czyste składniki aktywne, dostępny w Hebe do 30 zł dla każdego typu skóry. Następny produkt, no drogi, ale on był w filmie o kremach pod oczy. I jest to Better Sky Girl I Love You. Krem pod oczy dla osób, których nie jestem w stanie przekonać do tańszych kosmetyków, ale chcieliby używać dobrych składowo kosmetyków. Świetnie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, napakowany peptydami, substancjami regenerującymi dla osób w każdym wieku, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, bardzo silnie regeneruje, przebudowuje i pogrubia skórę wokół oczu, dostępny na stronie Better Sky Girl za ponad 100 zł. Świetny skład, jak najbardziej polecam. Produkt, którego nie jestem w stanie zliczyć. Ja już tutaj nawet nie będę Wam strzelał, kochani. Nie będę kłamał Was, że to jest 10, że to jest 15 opakowanie. Powiem Wam tylko, od kiedy tego produktu używałem. Z drobnymi przerwami, ale to naprawdę nie z długimi przerwami. Ale tego produktu używałem od maja 2020. Od maja 2020. Czyli 4 ponad lata. Kadi Amla wcierka do włosów. Zapach? Specyficzny, orientalny, też pełniła funkcję stylizatora włosów, jak i również stymulacji wzrostu włosów. Ona hamuje wypadanie włosów. Tak, ona już działa hamująco na wypadanie włosów, w znaczny sposób wzmacnia mieszki włosowe, ale efekty z naukowego punktu widzenia pojawiają się po trzecim miesiącu. Na początku może wystąpić wzmożone wypadanie włosów u osób z problemem wypadania włosów, ponieważ są wypychane te słabe włosy, które i tak czy siak miały wypaść za tydzień, dwa bądź trzy, więc one wypadają wtedy już po to, aby urosły nam zdrowe, mocne, nowe, świeże włoski. Produkt dostępny na Matic do 40 zł. Naprawdę tych opakowań było u mnie dużo. Ja używałem tego produktu jeszcze przed przeszczepem włosów, nawet jak miałem zakola, żeby rosła mi tutaj długość po prostu, nie? O, tu, o, rosło jak na drożdżach. Teraz po przeszczepie używałem też, no to zobaczcie, jak mi po przeszczepie przepięknie włosy odrastają. Mega, mega produkt, także jak najbardziej polecam, dostępny online. Następny produkt z kategorii wcierek.
On też realnie już hamuje wypadanie włosów, regeneruje mieszki włosowe. Jest to produkt innowacyjny, bo ma patent. Jest to opatentowana formuła, tak jak Bielenda Chrono Age. Szampon z tej serii ma parszywy, obrzydliwy, okropny skład, ale wcierka cudo. Farmacja jest H. I ona niesamowicie pomogła mi w przyspieszeniu wzrostu włosów po przeszczepie. Niesamowicie. Niesamowicie. Ona jest mocniejsza od KDI, ale naprawdę robi robotę. Stymuluje bardzo intensywnie funkcjonowanie i pracę mieszków włosowych. Regeneruje uszkodzone mieszki, osłabione mieszki włosowe. Przywraca prawidłowe funkcjonowanie mieszka włosowego. Przyspiesza wzrost włosów. Cud. Dostępny w aptekach do 60 zł. Polecam. Na jej temat był osobny filmik na kanale. Woda różana do twarzy. Powiem Wam szczerze, że ja za zapachem róży jakoś tak, no nie przepadam, jakoś taki, no dla mnie taki mechowaty troszeczkę, no ale każdy z Was ma inne odczucia, tak? Na przykład ktoś nienawidzi kokosa, a ja go kocham, no i jestem pierdyknięty na jego punkcie. Aczkolwiek kupiłem tą wodę różaną i ona nie pachnie takim właśnie sztuczną, nie pachnie taką sztuczną różą, a to jest taka delikatna właśnie mgiełka. Jest to Floram EAU Floral Bio Rose Organic Floral Water Rose. Fajnie, właśnie jest bardzo taka subtelna w tym zapachu, nie tak jak te inne wody różane, ale fajnie nawilża, odświeża i ja ją trzymam w lodówce. Ja ją trzymam w lodówce i po prostu... Tej wody się nie da bardzo szybko zużyć, od razu zaznaczam. Możecie psikać po prostu w nieskończoność, a ja mam jej dopiero tyle. Jeszcze tyle mi zostało jej. A psikam w nieskończoność, bo robię nią Seven Skin Method, używam ją do wzmocnienia tutaj ogólnie zdjęcia pudrowości, jak na przykład użyję krem BB i pudru. Ona idzie u mnie w ogromnych ilościach, nawet ciało sobie pryskam czasem, jak siedzę na balkonie czy coś, żeby się odświeżyć, czy gdzieś w samochodzie, czy coś. Pach, pach, pach. I naprawdę jej się nie da zużyć. Świetnie łagodząca, dostępna na stronie Matic, najtaniej z tego co widziałem, bo Floram ogólnie jest zagraniczną marką, ale wzorowe składy, także śmiało. Następny produkt Snail Bee Hide Content Lotion od Bentona, emulsja do twarzy. Bardzo lekka, rzadka, ale bardzo silnie nawilżająca emulsja. Ma tripeptyd miedziowy w nieokreślonym stężeniu, ale ma. Czyli można go łączyć z tripeptydem miedziowym w serum. Na przykład jak macie moje serum, bądź inne z peptydami miedzi, można to łączyć. Idealna formuła na dzień, albo na noc też można ją nałożyć, ale po niej troszeczkę dajcie więcej okluzji. Na noc nasza skóra kocha okluzję. Świetnie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, bardzo mocno nawilża, działa przeciwstarzeniowo, regulująco, antytrądzikowo, dostępna w Hebe do 70 zł. Mój ukochany korektor. Ja nigdy w życiu nie używałem korektorów pod oczy, ale jak zamówiłem sobie podkłady Madary, mówię, wezmę korektor i jest to bardzo intensywna pielęgnacja połączona z makijażem. Powiem Wam szczerze, że w tej malutkiej buteleczce ten produkt zachowuje się tak, jakbyśmy mieli tutaj z trzy moje komba, tak intensywnie odżywcze i dopiero pigmenty. To jest bardzo intensywna pielęgnacja połączona z makijażem. Madara Tea Concealer Corrector. Długotrwale się utrzymuje, nie wchodzi w załamania, nie wchodzi w zmarszczki, nawilża, nie wysusza skóry wokół oczu i pielęgnuje. Ma bardzo dużą ilość substancji aktywnych, ma peptydy, ma wszystko. Cud, cud. Mój odcień to jest 15 Vanilla. Fenomenalny korektor, od grudnia go jak tylko poznałem. Kocham, kocham, kocham go, kocham go. Następny produkt, który chcę bardzo Wam polecić, jest to Gorvita maść witaminowa z witaminą A i E. Tylko uważajcie, stary skład tej maści miał parabeny. I na niektórych stronach internetowych też się pojawia, że ma rzekomo parabeny. Ona już nie ma tych parabenów od kilku lat. Skład został zmieniony na lepszy. I mamy tutaj właśnie olej sojowy, mamy tutaj kwas linoleinowy, palmitynianę, retinol, najsłabszą odmianę witaminy A, tokoferol, alantoinę, pantenol, fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży i ekstrakt aloesu. I emolienty. Jest to taka maść ratunkowa, nawilżająca, regenerująca, odbudowująca barierę lipidową do 20 zł w aptekach. Świetna sprawa, zdecydowanie. Następny produkt Satwa w
wcierka, szafran i cynamon. Bardzo fajna wcierka, troszeczkę obciąża włosy, bo ona ich nie stylizuje, ale też przyspiesza wzrost włosów. Także jak najbardziej jest super, dostępna w Hebe do 35 zł. Dwie najlepsze pasty do zębów ever na świecie. Sylveco. I tej nazwy zawsze nie umiem wypowiedzieć, naprawdę. Połamię tutaj język, ale wybaczcie mi. Jack and Jill, chyba. Jack and Jill. No dobra. Bananowa pasta do ząbków. Ziołowa pasta do ząbków. Na ksylitolu, na substancji realnie działającej przeciwprochniczo, nienatrującym fluorze, ziołowe, wzorowe składy, czyściutkie, nie ma tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń. Ta bananowa jest przeobłędna, ta jest typowo ziołowa, troszeczkę taka gorzka, ale spełniają swoje zadanie w 100%. Już tej pasty nie ma w Hebe, można ją zamówić online na stronie Sylveco, tam na matic.pl można zamówić i za granicą też ją dostaniecie. Świetne pasty do zębów, kocham jedną wielką miłością, mogę ze szczerego serca polecić. Majoru, tak? Majoru. Balsam kawowy. To jest cudne ujędrnienie ciała na regenerację skóry ciała. Ja tego tak nie używam, bo ja nie lubię takich cięższych formuł. Ja to kocham jako masło pod oczy. Niewielka ilość, dosłownie taka niewielka ilość i pod oczka. Ten cudowny, obłędny, realny zapach kawowy. To jest produkt, który się nigdy nie skończy. To jest produkt, no chyba, że naprawdę byście go na wszystko kładli, bo na suche partie wszędzie go można kłaść. Ja go stosując pod oczy, to ja go nie zużywam. Cudowny, niwelujący oznaki zmęczenia, fajnie regeneruje skórę wokół oczu, drenuje skórę wokół oczu, poprawia jej elastyczność, jędrność, sprężystość. Dostępne na stronie Majru. Pod oczka możecie zamówić sobie pojemność 15 ml, a taka duża to Wam wystarczy na ciało, na suche partie i pod oczy i wszędzie. Cudo. Nie zabraknie mgiełek, Bielenda Coconut Milk, bardzo ubolewam nad wycofywaniem tej serii kosmetycznej, dostępna teraz z tego co wiem jest w Auchan, Kaufland, w Rossmanie już jej nie ma, w Hebe też jej nie ma, na stronie Bielendy chyba też już jej nie ma. No cudowna mgiełka, no. Ja się dzisiaj tu namgiełkuję, no nie? Ja się dzisiaj tutaj namgiełkuję, ja się nie przestanę dzisiaj psikać. Mam jeszcze jakąś mgiełkę? Nie, o, całe szczęście już nie mam żadnej mgiełki, nie będę się psikał. Coconut Milk, na temat tej serii był osobny filmik, cała seria ma wzorowy skład, można łączyć z tripeptydem miedziowym, fajnie nawadnia, nawilża i regeneruje skórę wokół oczu, chciałem powiedzieć twarzy. Świetnie nawilżająca, odświeżająca mgiełka do 30 zł. Powiem Wam szczerze, że ja od zawsze byłem wrogiem kąpieli. Po prostu nie lubiałem kąpieli w wannie. Wychodząc z wanny czułbym się niedomyty, brudny, ponieważ no, leżąc w tym brudzie i tak dalej, nie? Ale teraz pokochałem kąpiele, nie tak teraz w sumie, od jesieni tamtego roku, od września. I najpierw biorę kąpiel, sobie leżę, się relaksuję, odprężam, potem idę pod prysznic, normalnie ciało myję żelem i włosy i tak dalej, i tak dalej. Świetne sole do kąpieli. Świetne. One są tak skoncentrowane, że nie musicie pół opakowania takiego małego wsypywać na raz, tylko całą taką doskę. Beta Sky Gear i jest to sól magnezowa i tutaj mamy kwiaty lawendy, prebiotyki, olejki eteryczne z cedru, cyprysu, jałowca, sosny, paczuli. Cud. One kosztują 35 zł, relaksują, odprężają, wszystko robią. To są świetne aromaterapeutyczne, bardzo mocno skondensowane sole do kąpieli, dostępne na stronie Better Sky Gear. Ja już o nich mówiłem na którymś live na pewno. Okej, okay. Serum pod oczy. Revuelle Expert Lift Botox Eye Contour Serum. Świetne serum pod oczy, które działa jak botox, efekty żelazka. Nie można go łączyć w jednej rutynie z tripeptydem miedziowym, ponieważ Revuelle ma chelator. Można zastosować każdy inny krem pod oczy, tylko nie tripeptyd miedziowy. Fajnie regeneruje skórę wokół oczu, daje efekt żelazka, dla skinu, rozświetla, rozpromienia, rewitalizuje. Dostępnie do 35 zł w Hebe. Jedziemy dalej. Bielenda Skin Clinic, serum do twarzy z kwasem hialuronowym. Posłuchajcie, tutaj też mamy tripeptyd miedziowy, aczkolwiek no po kolorze sądząc, no bardzo znikomej ilości. Okej, stężenie nie ma znaczenia do działania tripeptydów miedziowych, tak? No ale jeżeli produkt nie jest zabarwiony, to ja mam tutaj ogromne wątpliwości co do zawartości tego tripeptydu miedziowego. Ale reasumując,
cudowne nawilżenie. Cudowne ukojenie. Ja tego produktu nie traktuję jako produktu stripeptydy miedziowym. Ja wam powiem szczerze, ja nakładam na niego helator nawet. Nawet jeżeli tam jest ten stripeptyd miedziowy, nie interesuje mnie on, że on został tutaj zdestabilizowany. Ja ten produkt traktuję jako zwykłe serum z kwasem hialuronowym. Swoje stripeptydy miedziowym mam, więc one działają komplementarnie. Ale fajnie nawilża, ślicznie pachnie, utrzymuje nawilżenie, nie zapychać, nie powinien zapychać skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej. Fajnie regeneruje, dostępny w Rossmanie do 30 zł na promkach, nawet za dwie dychy są te produkty. Ziaja siemielniane serii Med, krem emolientowo-przenikalny, czyli mamy substancje przenikalne i okluzywne. Bardzo fajna regeneracja bariery hydrolipidowej, łagodzenie świądu, podrażnień, zaczerwienień dla dzieci od pierwszego dnia życia. O, mam nadzieję, że nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się. Także jak najbardziej. Super regeneruje. Jest takim kremem, który pozostawia tą taką warstewkę ochronną, ale bardzo dobrą warstewkę. Bardzo szczelną dawkę okluzyjną, żeby wasza skóra nie została odwodniona, przesuszona, żeby się po prostu nic złego nie wydarzyło. Dostępny w aptekach do 15 zł. Okej, co tutaj mamy? Peel and Chill Beta Sky Gear. Nowość ich, cudowny peeling do twarzy. Kwas laktobionowy. To jest hit dla skóry bardzo wrażliwej naczynkowej, ponieważ mamy tutaj estulinę, mamy kwas laktobionowy. Dostępny na stronie Beta Sky Gear do 35 zł. Na temat tego produktu był osobny filmik na kanale, do którego zapraszam. I teraz mamy tak, ostatni produkt, no. Miyama i Skin Detox, pianka głęboko oczyszczająca z witaminką C. Świetna pianka. Świetna pianka do mycia twarzy, skutecznie oczyszcza. Daje efekt takiej skrzypiącej skóry, ale nie rozwala bariery lipidowej. Nie zgodzę się z tym za Chiny Ludowe. O Jezu, jaki glow dostałem od tych czerwgiełek. Ale ja mam jeszcze filtr nałożony, całą pielęgnację, więc to nic nie wyparuje, także spokojnie. Świetnie oczyszcza. Dla skóry wrażliwej może być za agresywna, za mocna. Nie rozwala bariery lipidowej. Rozświetla, rozpromienia, rewitalizuje skórę. Stokroć tak. Dostępna w Rossmanie, także jak najbardziej ze szczerego serca mogę polecić. Moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. No mówiłem, że ten film będzie długi, no i jest długi. Mam nadzieję, że on wam się podobał, że obejrzeliście go do końca. Trochę tych kosmetyków i przemiału kosmetycznego tutaj było. Także jeżeli wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Do następnego filmiku. Dziękuję wam ze szczerego serca za to, że jesteście moje kochane skarby. Dużo radości, uśmiechu, zero smutków. Także życzę wam po prostu wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co dobrego, bo wam się to po prostu należy i dużej świadomości konsumenckiej. Wasze zdrówko za was i za was. Kocham was bardzo, do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Buźka.